Cześć Boże, Robert Knap, witam państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan Janusz Szewczak, ekspert gospodarczy, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy w studiu, Cześć Boże. Cześć Boże, witam serdecznie. E, mijający rok 2015, e, kilka ciekawych wydarzeń gospodarczych, ale przede wszystkim rok, który zapowiada duże zmiany w gospodarce. Zmiany wywołane między innymi e, wyborami i takimi e, in, nie innymi decyzjami. Polaków Tutaj przede wszystkim mam na myśli budżet, mam na myśli kwestie nowych podatków, mam na myśli program 500. No tak, trzeba zacząć może od tego, że to w ogóle przełomowe wydarzenia polityczne zdecydowały o tym, że również jest szansa na to, że Polacy wreszcie się wybiją na pewną suwerenność gospodarczą, bo przecież te lamenty, te krokodyle łzy wylewane przez partie, które 8 lat rządziły, które w wielu dziedzinach życia. Zostawiły nam absolutną ruinę, jeśli chodzi o finanse, niektóre sfery gospodarcze, choćby górnictwo. No one wynikają z tego, że właściciele III Rzeczypospolitej zdaje, zdają sobie sprawę, że coś im jednak te konfitury uciekają. Oni się przyzwyczaili, że można w Polsce jeść te, ten, te nasze smakołyki. Te konfitury nawet nie chochlą, tylko łyżką od koparki. A teraz przyszła nowa władza, która chce wreszcie spowodować, żeby to Polacy byli głównymi beneficjentami tych przemian, a nie zagraniczne koncerny, zagraniczne banki. To wielka zmiana, wybór, wielka i dobra zmiana. To jest prawdziwie biało-czerwona drużyna. Pan prezydent Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość jako większość rządząca i w parlamencie i bardzo konsekwentnie realizująca kolejne kroki. Przypomnijmy, ten rząd przez trwa niewiele po, prawda, powyżej miesiąca. Tam ta koalicja rządziła 8 lat, 8 lat i właściwie to było 8 lat takiego bimbania, patologii, psucia państwa. Afer zamiatanych pod dywan. Tak naprawdę nie posunęliśmy się specjalnie przez te 8 lat, raczej narosły długi, narosły problemy do rozwiązania. Dlatego ten program na razie bardzo konsekwentnie realizowany, bo przecież przypomnijmy już jest kwestia podatku bankowego od instytucji finansowych, od firm ubezpieczeniowych, od firm pożyczkowych. Ona już przeszła przez Komisję Finansów Publicznych. Nie, za chwilę będzie podatek od sieci hiper i supermarketów, program 500 plus tak krytykowany przez rzekomych wybitnych specjalistów gospodarczych, że to w ogóle załamanie, katastrofa finansowa. To no będzie 20 i... miliardów, czy tam 17, może 18. Przede, miliardów. Wszystkim, przede wszystkim pojawiają się zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzając ten program wielomiliardowy i podnosząc kwotę wolną od podatku może spowodować przede wszystkim... Yy, Zadłużenie państwa, znaczne zadłużenie państwa. Szanowny panie redaktorze i drodzy słuchacze, gdy w 2007 roku rząd PiS odchodził od kierowania państwem, dług publiczny wynosił niewiele ponad 530 miliardów złotych. Dzisiaj ten dług wynosi prawie 900 miliardów złotych. I to po odjęciu od niego jeszcze tych sztucznego, takiego, prawda, ograbienia w ramach OFE, wyjęcia z tego tych 150 miliardów z OFE, bo gdyby jeszcze to doliczyć, to już byśmy mieli powyżej biliona złotych długów. Podwoił się. Podwoił się, więc tyle, ile bym powiedział, takiej skali destrukcji, takiej skali zadłużenia polskiego państwa, bym powiedział, nawet w formie jakby skolonizowania, bo to, to właśnie co uczyniono z Polską przez te 25 lat, z małymi wyjątkami, na, powiedzmy kilkoletnie rządy, czy Jana Olszewskiego premiera, czy premiera Kaczyńskiego, no to przecież to są bardzo krótkie okresy, a poza tym to uczyniono z Polski taką półkolonię gospodarczą, która była taką dojną krową, dostarczała dużą ilość świeżego kapitału. Szacuje się, że to jest rocznie od 90 do 100 miliardów złotych, które się tak wypływa, prawda? Głównie za granicę. Yy, około 50-40-50 miliardów złotych różnych oszustw na systemie vat podatku. I właściwie przy nędznych, bardzo nędznych, skandalicznie niskich wynagrodzeniach Polaków, przy no, niegodziwych zupełnie rentach, często i emeryturach na poziomie jakiegoś zasiłku socjalnego w wielu krajach Unii Europejskiej, więc ta, ta, to, to Polacy postanowili powiedzieć dosyć, powiedzieć basta, uznając, że ich interesy są powinny być ważniejsze dla rządzących, niż troska o, nie wiem, jakieś lichwiarsko-bankowe struktury, o... O koncerny zagraniczne, o zyski tych koncernów. No i stąd też te pomysły realizowania podstawowych rozwiązań. Te 500 złotych na dziecko, tak krytykowane, niemiłosiernie, prawda? No przecież to jest jakieś wyjątkowe, trzeba, ja mówię, jak Boże, chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera, i, i właśnie takie idiotyzmy się opowiada, że te 500 złotych to zrujnuje polskie finanse. No, te 500 złotych na to dziecko, czy nawet na kilkoro dzieci, ten 1000 złotych, czy 1500 złotych. Tak naprawdę wystarczy przecież tak na, na, na podstawowe potrzeby tych rodzin wielodzietnych, na jakieś ubranie, jedzenie, może dodatkowe jakieś zajęcia bo przecież dzisiaj utrzymanie i wychowanie, i utrzymanie polskiego dziecka rocznie to jest, kosztuje około 200 do 250 tysięcy złotych. Więc naprawdę są bohaterowie ci rodzice tych rodzin wielodzietnych i co ciekawe w Polsce oni najbardziej są grupą można powiedzieć naj, od naj, najciężej mające najcięższe warunki materialne. Rodziny wielodzietne około 30, mówi się do nawet 30 kilku procent tych rodzin to są rodziny no gdzie właściwie jest, jak jest 400 czy 500 złotych na, na osobę miesięcznie dochodu, to jest dobrze. Także to jest inwestycja w te dzieci, to jest najlepsza inwestycja, nie ma lepszej inwestycji. Zamiast kupować te pendolina, czy Dreamlinery i inne wydatki tego typu, prawda, na jakieś portale, które służą empatia, które mają służyć bezrobotnym na przykład, którzy prawda, nie skorzystają z tego, no to lepiej wydać na te dzieci, dlatego że po pierwsze te pieniądze wrócą natychmiast w formie wydatków, a więc podatków, akcyzyjnych tego typu, więc one wrócą w znacznej mierze do, do budżetu, do budżetu mhm. tak. no a poza tym to jest inwestycja w naszą przyszłość. no Bo kto będzie te składki później płacił prawda, na starsze osoby, na emerytury? To, to jest absolutnie sensowne kraje biedniejsze od nas to realizują. I, i można powiedzieć tylko złą wolę wykazują ci, którzy być może wrogowie nasi, którzy wrogowie polski Polaków, którzy nie chcą, żebyśmy byli y, licznym narodem. Myślę, że przez, przez te lata, ostatnie 8 lat uczyniono też wiele, żebyśmy nie byli dumnym narodem, żeby się z nami liczono. Ta pogarda, prawda, wobec Polaków była tak ewidentna, mielono, prawda, ludzie zbierali 2-3 miliony podpisów i to wszystko wrzucano do kosza. No tak rozumieli obrońcy tej, tej zdaje się tego, tego, tych Komitetów Obrony Demokracji, które teraz powstają Myślę, że to jest, to jest komitet, to raczej trzeba być, że są Komitety Obrony Dobrobytu, co po niektórych. Właśnie tak, tak na marginesie rzeczywiście zastanawiające, że kiedy. Te projekty obywatelskie były mielone w niszczarkach, miliony podpisów jakoś nie tworzono tych Komitetów obrony, obrony Demokracji. Ale wspomniał Pan tutaj o tym projekcie, o tym projekcie ustawy 500 plus i pomocy i rząd tutaj w budżecie chce zwiększyć wpływy, między innymi wprowadzając podatek bankowy i podatek od marketów, ale może najpierw ten pierwszy. No tak, no, to jest przecież zrozumiałe. To ja myślę, że w ogóle jest najwyższy czas. Ja od wielu lat o tym mówiłem i cieszę się, że to mogę w tej chwili realizować. Od wielu lat o tym mówiłem, że te tłuste koty w Polsce mogą trochę schudnąć. Że one mają tyle już tego sadełka, te, te banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje różnego rodzaju pożyczkowe, że są tak, to sadełko im zarosło oczy, że one już słabo widzą polską rzeczywistość. I mi się wydaje, zdaje się, że to Eldorado ma trwać wiecznie, że podatki to właściwie w Polsce głównie powinni płacić, nie wiem, mali, średni, drobni przedsiębiorcy, emeryci i ludzie na etacie, ewentualnie polskie spółki Skarbu Państwa a oni jak coś tam z siebie dadzą, to już tak, prawda, jakby prawie, że oni są tak, mają duże koszty, że prawie są, prowadzą działalność charytatywną. No oczywiście to są bajki z chuj paproci, ale to trzeba przyznać, że władza przez wiele lat tolerowała taką sytuację, no stworzyła absolutnie komfort dla tego typu działań, absolutnie niewystarczające złe, nieudolne, bo no, w mojej ocenie, wydaje mi się, że no naprawdę, Często budzące bardzo poważne podejrzenia działania Komisji Nadzoru Finansowego, która przecież no ktoś przecież tolerował w Polsce te tak zwane kredyty frankowe, gdzie ludzie na oczy Franka nie widzieli, prawda? Czy, czy oszukańcze polisolokaty, przecież to też ogromna kwota, około 50 kilku miliardów złotych, czy opcje walutowe dla przedsiębiorstw. Przecież takich patologii mieliśmy sporo. Nie, ja już nie mówię o Ambergoldzie czy Skoku Wołomień, gdzie pod okiem nadzoru finansowego można było tych spółdzielców okradać przez półtora roku spokojnie dalej. Więc czas najwyższy, żeby dołożyli się do wspólnego kotła, żeby się dorzucili. I to nie jest rzecz jakiś ewenement, niespotykana rzecz na świecie. W wielu liberalnych gospodarkach niemieckich, francuskich, prawda, w, w, na Węgrzech, nie, w Portugalii, w Szwecji mamy te podatki i to się nic złego się nie dzieje. One w takiej nigdzie... skali, w takiej skali, jak, jak proponuje komisja Finansów, czyli zero. 39, tak. No oczywiście to jest kwestia tego na ile można podnieść tą stawkę, na ile ją ustanowić, takie są propozycje, taki, taki jest kierunek, różnie te podatki są kształtowane, w niektórych krajach są od pasywów, inne od transakcji finansowych, no, różnie to jest zrobione, niemniej tutaj ustawodawca ma prawo to tak zorganizować, można po, po kilku latach zweryfikować to, zmieniać te stawki, Natomiast no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że skończył się czas traktowania Polski jako półkolonii gospodarczej niemieckiej, holenderskiej czy, czy francuskiej czy jakiejkolwiek innej. To, to nie może być tak, że my jesteśmy tanią po prostu takim rezerwuarem, rezerwatem, bym powiedział często taniej siły roboczej, bo przecież te polskie wynagrodzenia no, są skandalicznie niskie. Ja już nie mówię o świadczeniach emerytalnych, rentowych, są absolutnie niegodziwe często no, wybór, jeśli Polacy po 30-40 paru latach pracy mają do wyborów wybrać czy jedzenie, czy lekarstwa, czy opłaty czynsze i tak dalej, to to jest dramat. To, to o jakiej zielonej wyspie my mówimy, o jakim sukcesie gospodarczym mówimy, gdzie 2,5 miliona Polaków musiało wyemigrować z naszego kraju, bo szuka normalnego państwa, szuka dobrych perspektyw na przyszłość itd. Tak A więc podatek na pewno od banków, który będzie lada chwila gotowy, podatek od hiper-supermarketów. Jest kwestia kwoty wolnej od podatku, to jest również kwestia przede wszystkim uszczelnienia systemu, Podatkowego i systemu dochodów podatkowych, bo jeśli nam wycieka w postaci oszustw różnego rodzaju w samym wacie te, te, te 40 czy 50 miliardów złotych, jeśli, jeśli kwitnie przemyt, no, jeśli przemyt towarów akcyzowych, zwłaszcza na tych wschodnich naszych rubieżach lepiej znam tą sytuację właśnie z południowego Podlasia, z Lubelszczyzny. Więc wiem, że tam po prostu skala te, te, te jest ogromna tego typu przemytu towarów akcyzowych i strat tym samym dla budżetu państwa. To Jeśli chodzi o paliwa, alkohol, papierosy, można szacować, że to jest nawet kilkanaście miliardów złotych. No nie chciało mi się wierzyć, jak celnicy i służby celne i graniczne mi opowiadały, że na takiej jednej tirze przemyconym niektórzy mogą mieć 4 miliony zysku. No to są po prostu nieprawdopodobne historie i widać że nie tylko pokusy są wielkie, ale i nadal możliwości tego typu działań niestety są duże. Skupmy się może troszkę na tym podatku bankowym, bo tematów jest rzeczywiście bardzo dużo, ale może kilka rzeczy, które dotyczą bezpośrednio, mogą dotyczyć bezpośrednio na nas obywateli, nas Polaków. Mianowicie tutaj podnoszą się takie głosy, że wprowadzenie tego podatku będzie absolutnie skutkowało podrożeniem kosztów to są absolutnie strachy na lechy, to jest taki szantaż wy, wymierzany. No, to można by powiedzieć, a teraz to są tanie te, te kredyty, te marże. No przecież te banki, głównie zagraniczne banki, bo to jest bardzo ważne. W Polsce ponad 65% tych banków to jest, są banki zagraniczne. Przecież one już podniosły ceny, marże, różnego rodzaju opłaty, prowizje, nawet prowadziły nam opłaty za pobieranie własnych pieniędzy z, z bankomatu. No. I to się stało już w początkach tego roku. Nie, jeszcze wtedy nie było w ogóle mowy o tym podatku bankowym, a już to zrobiono. My mamy jedne z najwyższych cen usług bankowych, ubezpieczeniowych w Europie. To są po prostu najwyższe marże opłaty. Mamy też najwyższe stopy procentowe w Europie. U naszych sąsiadów i na południu i na północy i na zachodzie te stopy są na poziomie prawie zera. W Czechach, w Szwecji, w Niemczech u nas podstawowa stopa półtora procentowa. Więc to, to, jest, to są brednie i to są zwykłe kłamstwa, że to coś strasznie zdrożeje, bo przecież jest, jest konkurencja, są podmioty, które już powiedziały, że nie będą podnosić skok stewczyka, już zadeklarował, że on żadnych na przykład nie będzie podnosił marsz z tego tytułu, że będzie ten podatek, choć A też będzie objęty. Też ponownie. będzie objęty. I oczywiście to, mhm. co opowiada pan poseł Ryszard Petru o tym, że skoki nie będą objęte tym podatkiem, to jest nieprawda. Albo jest dyletantem prawnym, nie umie czytać tej ustawy, bo oczywiście skok Stewczyka będzie im objęty, a on stanowi blisko 60% całych aktywów skoku, więc, więc to jest ewidentny fakt i trzeba dużo złej woli, żeby opowiadać takie historie jak opowiada pan Ryszard Petru natomiast z Nowoczesnej. Natomiast to jest w ogóle jakiś niezbędny kierunek tych działań, bo w ogóle banki na świecie mają bardzo złą passę. One same sobie nagrabiły, można powiedzieć, same dopuściły się no, skrajnych patologii. W wielu krajach na świecie bankierzy trafiają do więzień. Islandia, mały kraj, rozwiązała ten problem fantastycznie. Tam 26 bankierów już jest w więzieniu. Nie uznała tych narobionych przez nich długów wychodzi z tego kryzysu bardzo mądrze. Natomiast na całym świecie banki są przecież karane na Stanach Zjednoczonych. Jeśli, jeśli ten bank zostanie przełapany na oszustwie, że dawał kredyt na przykład osobie, która jest, nie ma zdolności kredytowej, jest trzeci pokoleniu już bezrobotna, no to dostaje 10 czy 5 miliardów dolarów kary i tam nikt nie protestuje. Więc u nas po prostu przez wiele lat to lobby lichwiarsko bankowe zdominowało władzę. No po prostu miało tak ogromny wpływ na platformę obywatelską i PSL, że właściwie tu się nic złego i miało nie przydarzyć, no, tylko że przyszły wybory, prawda? I, 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 i przy, okazało się, że Polacy po prostu nie chcą być już takim niewolnikiem we własnym kraju, nie chcą być zastawem sukna, z którego bankierzy, bankowi, krawcy sobie będą kroić tyle, ile będą chcieli. My jesteśmy krojeni od lat goleni, że tak powiem, skrzyżeni do gołej skóry. Problem w tym, że to już nawet nie jest do skóry gołej, tylko że już krew tryska, by powiedział spod tej skóry. Więc to trzeba zmienić. Polska przestaje być, że tak powiem, republiką Kolesie, jakąś bananową republiką, gdzie właściwie obcy kapitał może powodować, że wszystkie decyzje będą na jego miejsca. Jedno, jedno jeszcze pytanie: pytanie może w imieniu przedsiębiorców, którzy e, zastanawiają się, czy rzeczywiście ten podatek bankowy powinien dotyczyć także kredytów, przez nas na inwestycje? To jest oczywiście sprawa, to jest oczywiście bardzo poważny problem i nad tym się z pewnością będzie warto zastanowić, jak te kwestie powiedzmy tych kredytów inwestycyjnych uwzględnić, no ale na razie trzeba pokazać, podać przykład, pokazać społeczeństwu, że się poważnie traktuje te swoje zobowiązania, że się chce je wypełnić. Myślę, że jest debata z przedsiębiorcami oczywiście konieczna, tym bardziej, że nie brakuje zagrożeń na świecie, jeśli chodzi o no, rozwój sytuacji gospodarczej, czy w strefie euro, czy faktu, że będą podnoszone stopy procentowe Amerykanie już to zaczęli. Pewno nie zrobią to również później Szwajcarza, więc jest wiele oczywiście tych uwarunkowań, które trzeba będzie brać pod uwagę, ale ja myślę, że damy radę, damy radę po prostu. No podatek ma także dotyczyć ten bankowy, ten finansowy, ma także dotyczyć firm ubezpieczeniowych. Tak jest, one mają dużą rentowność, świetnie sobie radzą. Ma również dotyczyć firm pożyczkowych, dlatego, że przecież te firmy też mają no, masę klientów. Po prostu Polacy są biednym społeczeństwem, mają mało pieniędzy, poza garstką wybrańców, która się dorobiła przez te 25 lat fantastycznie. No i yy, z tego powodu sięgają po kredyt. Kredyt jest sensownym rozwiązaniem pod warunkiem, że ma się z czego spłacać ten kredyt, że ma się właśnie dobrą pracę, że można liczyć, że, że się będzie stabilną, miało posadę, można będzie po prostu to zapłacić. I wtedy, kiedy te pieniądze są wyłącznie przeznaczone na konsumpcję, tylko służą czemuś, czemuś istotniejszemu. Także to nie jest tak, że, że tu jesteśmy jakąś samotną wyspą, jest jeden bank. Na samotnej wyspie wszyscy są zdani na jeden bank. Jest wiele tych podmiotów. Są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, są banki spółdzielcze, są banki z udziałem Skarbu Państwa, jest PKO, jest Bank Ochrony Środowiska, jest Bank Pocztowy, jest BGK wreszcie. Ja w ogóle jestem zdania, że można by ten cały ZUS zamienić na taki państwowy bank emerytalny. Skoro już musimy płacić te składki, to niech to będzie w banku państwowym, niech on inwestuje sensownie te pieniądze, za, niech odkupuje na przykład poprzez giełdę ten majątek, który tanio żeśmy wyprzedali dla Polaków, niech on. Ten majątek wróci do Polaków, niech on zarabia na Polaków. No, mówię, skoro musimy płacić te składki, skoro one są traktowane jako podatek czy quasi podatek, to niech on chociaż na Polaków pracuje, a nie na obcych emerytów. Dziękujemy za udział w programie, a ponieważ jest to ostatni program przed świętami Bożego Narodzenia, proszę przyjąć serdeczne życzenia. Rodzinnych, dobrych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Panu dziękujemy za uwagę. Ja serdecznie też chciałem złożyć wszystkim życzenia i na Południowym Podlasiu, i na Lubelszczyźnie, i wszystkim słuchaczom Radia i Telewizji Trwam. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże i aleluja i do przodu. Dziękujemy za uwagę. Program Polski, Punkt Widzenia 21.40 z Panem Bokiem.